Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 26 ciekawostek o Sasuke Uchiha. Zapraszam. Sasuke oznacza pomoc lub wsparcie. Prawdopodobnie jest to odniesienie do jego roli pomagania Naruto jako rywal. W końcu po wydarzeniach z Shippudena był też wsparciem spoza wioski, więc ma to sporo sensu. Jednakże twórca mangi przyznał, że zainspirował się imieniem Sasuke z mangi o tej samej nazwie autorstwa Sanpei Shirato, a także od Sasuke Sarutobiego, który jest fikcyjnym ninją występującym w opowieściach dla japońskich dzieci oraz postacią w uniwersum Naruto, a konkretnie jest to ojciec Hiruzena. Uchiha oznacza wachlarz, który jest również symbolem tego klanu. Według drugiego databooka, gdy Sasuke znajdował się w akademii, otrzymał następujące oceny: 6 z ninjutsu, taijutsu oraz genjutsu, 5 z nastawienia do klasy, 3 z pozytywności, natomiast 1 ze współpracy z innymi. Kojarzycie Naruto SD, czy inaczej zwane Rock Lee i Przyjaciele? Jest spin-off mangi w takiej stylistyce, którego głównym bohaterem jest właśnie Sasuke. Manga nazywa się Legenda Sharingana Sasuke Uchichy i została stworzona przez asystenta Masashiego, który nazywa się Kenji Teira. Jest to ten sam gość, który stworzył Naruto SD. Sasuke jest jedną z 4 postaci, która jest zawsze w top 10 ulubionych postaci społeczności w ankietach. 2 razy zajął 1 miejsce, raz 2 miejsce, 2 razy zajął 3 miejsce, 2 razy 4, a w podsumowaniu wszystkich głosów z 6 ankiet zajął 3 miejsce. Hobby Sasuke to treningi i spacery. Legenda głosi, że kiedyś poszedł na spacer i nie mógł się zatrzymać, dlatego przypadkiem doszedł do kryjówki Orochimaru. Według databooków Sasuke od zawsze chciał pojedynku ze swoim bratem Itachim oraz z wysoko postawionymi ninja z Konohy. Jak dobrze wiemy, przekuł on tą chęć w coś realnego. Jego ulubionym jedzeniem jest onigiri oraz pomidory, nie lubi natomiast słodkości oraz natto. Mimo bycia jedną z najpotężniejszych postaci w całym uniwersum Naruto, to Sasuke wykonał jedynie 16 oficjalnych misji. 7 misji rangi D, 1 rangi C, 2 rangi B oraz 6 rangi A. Jego ulubionym słowem jest mod, czyli po japońsku chikara. Całkiem możliwe, że oglądając odcinki z nim w roli głównej zdążyliście to zauważyć. Ja pisząc ten tekst wręcz słyszę wymowę tego słowa jego głosem. Też tak macie? W anime pełny wygląd Sasuke był widoczny już w 1 odcinku, natomiast w mandze widać Sasuke w pełnej okazałości dopiero w 3 chapterze, który właśnie jemu był poświęcony. Widać go również w 1 chapterze, natomiast jest to jedynie zarys postaci. Zostając już przy 1 chapterze, jest z jego okładką związana również inna ciekawostka. Sasuke siedzi tam na jastrzębiu, na długo przed tym, zanim rzeczywiście później będzie mógł go przyzwać. Urodził się on 23 lipca oraz jego grupa krwi to AB. W pierwszym Naruto miał 12-13 lat oraz 151-153 cm wzrostu, przy czym ważył około 42-43 kg. W Shippudenie już miał 16-17 lat, 168 cm wzrostu i ważył około 52 kg. W Boruto posiada już 182 cm wzrostu. W 214 odcinku Shippudena Sasuke pokazuje opancerzone Susanoo, które jest identyczne jak to Itachiego. Posiadał tam nawet miecz Totsuka i lustro Yata. Dopiero później zmieniono jego wygląd, aby pasował do mangi. Sasuke jest oburęczny, jednak najczęściej używa Chidori lewą ręką, która jest jego dominującą ręką, a miecz trzyma w prawej, jak i również pisze prawą ręką. Kolejnym nawiązaniem do jego imienia jest tytuł, którym nazywa go Naruto. Brzmi on Sasukage, co możemy przetłumaczyć na wspomagający Hokage. Jest to nawiązanie do tego, że Sasuke chroni wioskę z zewnątrz, tymczasem Naruto chroni ją wewnątrz. Kishimoto zaspoilerował aktorom głosowym drużyny 7, że Sasuke zwiąże się finalnie z Sakurą. Aktorzy się do tego przyznali w wywiadzie Da Vinci z 2015 roku. W filmie Naruto The Last Sasuke dezaktywował swojego Rinnegana, co wcześniej nie było pokazane nawet w mandze. Prawdopodobnie był to błąd ze strony personelu, który tworzył ten film, ponieważ manga mówi o tym, że Sasuke nie może dezaktywować Rinnegana. Tworzyłem o tym filmik rok temu, ale niektórzy nadal tego nie wiedzą, a mianowicie Sasuke miał nigdy nie powstać. Jednak po rozmowie autora z redaktorem na temat przyszłości serii poradzono mu, aby stworzył rywala dla głównego bohatera.
Sasuke był najtrudniejszą postacią, jaką kiedykolwiek musiał stworzyć Kishimoto. Autor miał wiele problemów z narysowaniem tego bohatera, ponieważ z przyzwyczajenia dodawał wiele ozdób postaciom, ale jednocześnie wiedział, że nie może narysować tak złożonej postaci co tydzień, dlatego musiał uprościć postać rywala głównego bohatera. Najtrudniej było mu narysować jego oczy, co nie oszukujmy się, jest największym symbolem Sasuke. Masashi przyznał, że tworząc postać Sasuke wzorował się na postaci Kurapiki z Hunter x Hunter. Obydwaj mają specjalne moce w oczach i są jedynymi pozostałymi członkami po masakrze ich klanów. Również obaj zwrócili się do antagonistów swoich serii po pomoc. Kurapika do Hisoki, a Sasuke do Orochimaru, który by the way jest wzorowany właśnie na Hisoce. W mandze Mangekyou Sharingan Sasuke jest najbardziej wyjątkowy, ponieważ wszystkie MS-y są czarne na czerwonym tle, natomiast ten Sasuke jest czerwony na czarnym tle. Dodatkowo standardowe Mangekyou miały 3 punkty, choć wyjątek tu stanowią Sharingany Shisuiego, który składa się z 4 punktów, Indry, który przypomina Vir oraz w końcu Sasuke, który składa się z 6 punktów. Susanoo Sasuke w mandze miało kolor ciemnego błękitu, a w anime jest ono fioletowe. Dodatkowo jest ono znacznie ciemniejsze niż inne awatary innych posiadaczy Mangekyou oraz bardziej upiorne, ponieważ Sasuke przez większość czasu kieruje się nienawiścią. W czerwcu 2006 roku w Shonen Jumpie Kakashi określił Sasuke jako geniusza, jednakże określił go też nudniejszym do nauczania w porównaniu do jego kompana Naruto, ponieważ wszystkiego łatwo się uczy, tymczasem Naruto jest mniej przewidywalny. Sasuke jest najmłodszym członkiem Taki, a jednocześnie jest liderem tej czteroosobowej drużyny. Przez większość czasu nie używał on zwrotów grzecznościowych na końcu nazw, takich jak Kakashi Sensei, Orochimaru Sama, co w Japonii uważa się za raczej niegrzeczne zachowanie. Używał tych zwrotów jedynie gdy był dzieckiem. Pomimo tego, że autor miał problemy z rysowaniem Sasuke, jest on jednocześnie ulubioną postacią do rysowania dla Masashiego. Znajdziemy tego potwierdzenie chociażby w tym, że wygląd Sasuke jest jednym z najczęściej zmieniających się wyglądów w całej serii. I to już wszystko jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!